Wam wszystkim, z tej strony Sonia. Witajcie ponownie na moim kanale Słodkie Życie. Dzięki za nowe subskrypcje. Chcę Wam tylko bardzo krótko tutaj opowiedzieć, o co w ogóle w tym odcinku tym razem będzie chodzić, a mianowicie dalej o pompę insulinową. I na samym początku nakręciłam jeden w sumie filmik, który wyszedł bardzo długi, dlatego zdecydowałam, że podzielę go po prostu na dwie części. I teraz jest ta druga część. W moim przypadku jest to pompa firmy Medtronic, a mianowicie jest to MiniMed 754 Veo. Tak więc jeżeli jesteście ciekawi, jak pompa insulinowa dla diabetyków z cukrzycą typu pierwszego działa, jakie ma funkcje, co ona w ogóle potrafi, to zostańcie do końca filmu. Zapraszam! Idziemy do sensora. Sensor, ta pompa Veo, ona ma to w sobie, że można jeszcze jakiś tam sensor sobie zaktywować. Ja nigdy nie miałam kasy, żeby kupować wtedy, kilka lat temu, te sensory, tak więc mnie to nigdy nie interesowało. Mój lekarz mnie też nigdy jakoś o tym nie informował, jakie są możliwości, co można zrobić, więc nigdy się też tym nie interesowałam, no i nie włączałam tego sensora. Można włączyć, jeżeli się ten sensor ma. I wtedy ta pompa ma naprawdę bardzo fajne, dodatkowe funkcje, takie jak monitorowanie glukozy za pomocą teraz co jest Freestyle Libre, czy innych właśnie po prostu sensorów. Wtedy to było, poczekajcie, jak ten sensor się nazywał? Moment. Enlight, to było z Enlightem. Dobra. Z sensorem Enlight. I wtedy można faktycznie było sobie zrobić monitorowanie glukozy. Tutaj na tym małym monitorku było widać po prostu graf, jaki jest aktualny cukier i pompa na przykład, jak jest cukier za niski, to ona automatycznie się też wyłącza. Jakoś tak szkoda trochę, że wcześniej nie wiedziałam o tych plusach, może albo ja sama też się za bardzo nie interesowałam i też lekarz mnie też o tym nie informował. Dobra, to i tak by nie było możliwe, bo kasy nie miałam, ale dobra. Gdzie my byliśmy? Byliśmy w sensorze, tak więc sensora tutaj nie mam co aktywować, bo go po prostu nie mam i nie miałam i nie będę miała. Mam Freestyle Libre, który używam, ale one nie są kompatybilne z moją pompą. Dobrze, zapisz zdarzenia, wprowadź glukozę. Tu mogę napisać, że mam na przykład glukozę, na przykład tyle, mogę ją zapisać. Znacznik insuliny, mogę jakąś insulinę zapisać, mogę posiłek też zapisać, aha, ile zjadłam, znacznik wysiłku, że tak, miałam wysiłek też, dobra, i w takim razie ja to sobie mogłam zapisać jako dzienniczek. I tutaj mogę sobie zobaczyć historię też tych moich znaczników, że miałam na przykład inne o 14.52, że tutaj o 14.52 też miałam ćwiczenia, że wstrzyknęłam sobie trochę insuliny i że miałam taki cukier, tak więc tutaj też jest funkcja dzienniczka. Co to są jednostki, po prostu jakie jednostki używam, czy miligramy na decylitr, czy w molach. Mogę też zapisać, czy wpisuję w dzienniczku w gramach węglowodanowych, czy w wymiennikach węglowodanowych. I to wszystko w takim razie tutaj. Czyli zapisz zdarzenie, to jest funkcja dzienniczka. Dlaczego ja tutaj mam taki pipek, takie to tutaj, takie kółeczko otwarte? To jest jakaś dodatkowa funkcja, którą mam ustawioną i ta pompa mi po prostu przypomina, że ja tutaj mam coś ustawione niestandardowe. A mianowicie jest to kolejna rzecz, do której pójdziemy i jest to dawka podstawowa, czyli baza. Każdy, kto jest na pompie insulinowej, ma jakąś dawkę podstawową, czyli używa jakiejś bazy. Znaczy każdy używa bazy, ale w pompie insulinowej możesz sobie tą bazę dostosować, dopasować co do godziny. Czyli co godzinę, na przykład nawet może co pół godziny, nie jestem pewna, ale ja mam co godzinę inną dawkę insuliny, którą potrzebuję. I teraz tak, wybierz schemat. Powracając do tego kółeczka. Mam różne schematy na to. Mój podstawowy schemat to jest właśnie taka standardowa baza, którą mam na co dzień. Natomiast mogę sobie wybrać schemat A, który tak tutaj akurat się nazywa. I dlaczego tutaj mam to kółeczko? To jest właśnie dlatego, że mam zaktywowany schemat A. To nie jest mój schemat standardowy, tylko to jest schemat A. Co znaczy, że mam troszeczkę w tym wypadku akurat podwyższone zapotrzebowanie insuliny. Dlaczego tak jest?
z różnych powodów, jak są jakieś infekcje na przykład, czy jakieś okresy, czy jakieś inne bariery, to w takim razie sobie można ustawić inny schemat, jeżeli jest po prostu inne zapotrzebowanie na insulinę. Ja tak jak mówię, mam aktualnie trochę podwyższone zapotrzebowanie na insulinę, tak więc mam zaktywowany schemat A i dlatego tutaj widać to kółeczko. Można sobie przejrzeć tutaj moje dawki podstawowe. Boże, jak to dziwnie brzmi, dlaczego po prostu nie nazwali tego bazą? Byłoby krócej. I to są moje jednostki co godzinę w normalnym dniu, że tak powiem, jeżeli się nic nie dzieje. A jeżeli pójdę jeszcze do schematu A, tutaj jak widać, ja w nocy mam podwyższone zapotrzebowanie insuliny w schemacie A, dlatego że ja miałam w nocy zawsze podwyższone cukry i wiecie, w ciągu nocy do rana się podwyższały. Mam od czasu do czasu ten efekt brzasku. Czasami po prostu też tak mam, że mam wyższe zapotrzebowanie i za diabła nie wiem dlaczego. To nie jest aż tak regularnie, że co miesiąc. Nie wiem, co w tym organizmie tam się dzieje. Organizmu nie potrafię wytłumaczyć, nie jestem medykiem, nie wiem. Tak więc to jest mój schemat A. Dalej można sobie tutaj ustawienia dawki podstawowej zrobić, można to wszystko edytować, czyli ja sobie mogę na przykład nowy schemat zrobić, albo mogę ten edytować, tutaj na przykład o godzinie północnej, że na przykład mogę sobie ustawić nie 1,2 jednostki, tylko na przykład 1,1 i tak dalej. Ale ja teraz nie chcę tutaj nic zmieniać, ale tak jak mówię, że mogę po prostu z godziny na godzinę sobie przeskakiwać. Tutaj godzina druga, zmieniam na przykład na taką, ale teraz nie zmieniam, bo nie chcę nic zmieniać i tak po prostu przejeżdżam przez całą dobę i mogę te jednostki insuliny dopasować. Tu mi jeszcze pokazuje teraz, jak po zmianie, że tak powiem, cofnęłam się, łączna ilość insuliny 26,4 jednostki, bazy na całą dobę. Czyli akurat po prostu ta moja się teraz no nie zmieniła, nie? Wiadomo. I teraz tutaj jeszcze bieżąca dawka pokazuje 0,9 jednostki na godzinę. Maksymalna dawka podstawowa mogę też jeszcze sobie wybrać, to są dwie jednostki. Ja nie używam więcej niż chyba 1,4, tak więc jest spoko. Tu są, tak jak już mówię, te różne schematy, że można włączyć, wyłączyć, ja mam włączone. I mam jeszcze rodzaj tymczasowej dawki podstawowej, że mogę jednostkowo zmienić albo procentowo. Ja miałam cały czas na procent włączony, tak więc zostawię to na tych procentach, żeby po prostu już tutaj nie mędzić. Dobrze. I jeszcze jako kolejna rzecz, to były te ustawienia. Tu mieliśmy ten przegląd, to już mieliśmy, schematy mieliśmy. I tutaj jeszcze ustawienie tymczasowej dawki podstawowej. To jest genialne, jeżeli ja na przykład siedzę cały dzień w domu, a nagle decyduję, żeby iść na zakupy. Czyli mam większy po prostu ruch i mamy mniejsze zapotrzebowanie na insulinę, bo jak ja się nagle zaczynam bardzo dużo ruszać, na przykład 2 godziny łażę gdzieś tam po sklepie czy coś, to cukier mi mocno spada i ja bym chciała na przykład na czas zakupów insulinę sobie zmniejszyć o, przypuśćmy, 50%. I w takim razie ja to robię tutaj, gdzie jest ustawienia tymczasowej dawki insuliny. Tak więc sobie biorę na przykład przez 2 godziny, chcę, żeby moja insulina bazowa wstrzykiwała się tylko o wysokości 50%. I wtedy wiem, że nie będę już miała spadku, tak więc to aktywuję. Ale teraz nie chcę tego aktywować, tak więc anuluję. Koniec. To byłoby na tyle. Ostatnia rzecz, którą mamy, to mamy zbiorniczek. Ale ja tutaj teraz nic nie będę robiła, bo nie chcę tutaj teraz cofać mi tego, zapomniałam jak to się teraz po polsku nazywa, tego czegoś, co tutaj wypycha tą insulinę. Tak więc nie chcę tego cofać, ale tutaj mam na przykład ustawienia. Odłącz dren od ciała, usuń zbiornik z pompy. To jest właśnie to, czego nie chciałam robić. Dobra, wypełnij kaniulę. Mogę sobie wypełnić kaniulę. A, tutaj mam do wypełnienia kaniuli. Patrzcie, a ja zawsze przez bolus podawałam pół jednostki. Dobrze, tak więc tutaj też mogę nawet mniej podać. Popatrz, nawet mogę podać 0,3 jednostki. Fajnie. Zapomniałam, że ta funkcja w ogóle istnieje. Nigdy jej nie używam. Ale to nie jest takie ważne, bo ja, tak jak mówię, przez bolus podawałam, o ile w ogóle podawałam. No. Tu mam jeszcze historię, czyli kiedy zmieniałam zbiorniczki. Tu jest na przykład napisane, o godzinie 6:48 zmieniłam i wypuściłam przy tym 11,9 jednostki. Tutaj później 2 dni wcześniej, to nie, że zmieniałam zbiorniczek, tylko w kucie zmieniłam prawdopodobnie i wtedy wypuściłam 13 jednostek. I tak dalej, i tak dalej. I co? I to wszystko chyba. Więcej funkcji chyba
Nie ma. Jeszcze Wam tutaj ten ułatwiony bolus chcę pokazać, że po prostu możecie bezpośrednio tu kliknąć i już jesteście w tej funkcji bolusa, jaki chcecie sobie ustawić, czy złożony, przedłużony, czy też zwykły. Ale jeżeli normalnie chcecie podać zwykły bolus na jedzenie, to robicie to przez ten tutaj guziczek. I ja mam tak właśnie ustawione, że insuliny podaję w 0,5 jednostki w takich stopniach. W stopniach, w takich krokach, o, że co pół jednostki, nie? To się podwyższa tu i tak dalej. Teraz to anulowałam. I co dalej? Aha, i tutaj mogę sobie światełko włączyć. O. I to wszystko chyba. Koniec. To byłoby na tyle mojej pompy. Aha, i jeszcze ostatnia rzecz, którą Wam chciałam pokazać, to po prostu taki dashboard, czyli taka strona główna tej pompy. I do tej głównej strony z tymi najważniejszymi informacjami dochodzimy poprzez naciśnięcie tutaj tego guziczka Escape. I tutaj są pokazane najważniejsze, tak jak mówię już, informacje aktualne, czyli tam moja insulina. To jest teraz po niemiecku, już nie będę po polsku tego ustawiać, ale tylko Wam tak krótko po prostu powiem, o co tu chodzi. Tu jest ostatni alarm, kiedy był, czyli 28 wczoraj o godzinie 21:50, że miałam za mało insuliny. Później teraz mam jeszcze insulinę aktywną, 0,6 jednostki mam jeszcze aktywne. Mam ustawiony profil bazowy A, czyli niestandardowy. Ostatni bolus, który podałam, to 0,4 jednostki, którymi się wstrzyknęły. Chciałam wstrzyknąć dwie, ale na chwilę zawiesiłam pompy, bo nie chciałam teraz tutaj, żeby mi się długo wstrzykiwało, jak ja jeszcze w ogóle nawet nie zdążę czegoś zjeść. Tak więc zawiesiłam i zaraz dostrzyknę resztę. I to było o godzinie 13:05, czyli przed chwilą. Teraz baza, jaką mam aktywną, to jest na godzinę 14, czyli mam jedną jednostkę, czyli ta jedna jednostka jest podzielona na mikroskopijne części, które się wstrzykują przez całą jedną godzinę. Tutaj ostatnio wymieniłam zbiorniczek 29, czyli wczoraj o 1 w nocy. Mam jeszcze w ampułce 253,8 jednostek insuliny. Widać, bo to jest świeża ampułka wczoraj wymieniona. Czyli zostało mi insuliny jeszcze na ponad 24 godziny i dopiero jeżeli to jest poniżej 24 godzin, to mi dokładnie pokazuje, na ile godzin mi ta jeszcze insulina wystarczy. Dalej tu jeszcze mamy stan baterii, jest normalny, jak tutaj widać, że jest cała pełna. I tutaj mam jeszcze numer, jak on się nazywa, seryjny? Numer seryjny, numer serii, nie wiem, tej mojej pompy. Tutaj jest jeszcze nazwa, Paradigm 754 VO, to jest wersja. I to wszystko. Więcej informacji tutaj nie ma. Znaczy, wystarczająco. Dobra, i jeszcze tylko, żeby znowu czuć się swobodnie, idziemy jeszcze do narzędzi i zmieniam sobie język, bo niestety, ale ja z polskim to nie. Myśli. No, w końcu. Dobra, już się czuję lepiej. I tak to po niemiecku tutaj wygląda. Dobrze! To w takim razie byłoby na tyle. I tutaj jeszcze widać, jest jak mi się nogi trzęsą, tutaj widać w zbiorniczku, ile jest jeszcze insuliny, a tutaj widać stan baterii. No, tak więc jak bateria jest mniej więcej na jedynce, to pompa mi już mówi, a tutaj zaraz się bateria kończy, ale nawet jeżeli już tutaj nie ma nic, kompletnie jest zero, że tak powiem, to i tak jeszcze pompa u mnie działa ze 2-3 dni, ale wiadomo, że wtedy to ja już wymieniam baterię. Do tego też jest filmik na moim kanale, rzecz jasna. Dobra. Wam chciałam jeszcze pokazać, jak wysyłali mi pompę. A tu jesteś, malutka! A co ty tu robisz, siama? A ja cię siukam po całym mieszkaniu. Ciupku! Oćko małe! Co ty tu robisz? Nosiek! Co? Mimetka? Misiu? Moje malutkie, no suchne. No, suchna mała. Mała, no suchna. Mała. No, dobra, co ja chciałam powiedzieć? Aha, co to jest? Ach, to jest chyba to, żeby podłączyć pompę do komputera, o ile się nie mylę. To jeszcze to. Tak, to jest ten pilot. Tylko ja nie wiem, czy to jest do mojej starej pompy, czy to jest też do tej VO. Nie wiem, w sumie kiedyś go używałam, ale no to już dawno temu. Teraz już nie używam tego bajeru. To są tutaj te bajery, tutaj opisane wszystkie rzeczy, jak te funkcje ustawiać.
jak tutaj wpisywać coś, o tutaj nawet jak wkłucia zmieniać. To jest naprawdę wszystko, wszystko. A, tu jest właśnie to z tymi grafami, co Wam nie potrafiłam pokazać, bo nigdy tego nie używałam. Tak więc tu są z grafami i tak jak tutaj nawet widzicie takie małe strzałki, znaczy nie wiem czy widzicie, ale tam są, o, takie małe strzałki tutaj. To jest taka sama funkcja jak w Libre, czyli pokazuje, że cukier mocno spada. W sumie szkoda, że tego nigdy nie używałam, bo to bardzo dużo by mi dało. No ale tak jak mówię, no nie było kasy na takie bajery jak sensory. Dobrze, to było wszystko. No, tak więc to była moja pompa. Jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe do niej, znaczy nie do niej pytania, ale pytania do mnie, jeśli chodzi o tą pompę insulinową, to zadawajcie albo w komentarzach pod tym filmem, tutaj na dole macie takie okienko, komentarz, możecie wpisać i wysłać. Idzie to bardzo łatwo, tak więc tam możecie wszystko pisać, komentować, pytać. A jeżeli nie chcecie oficjalnie, że tak powiem, do mnie pisać, to możecie też pisać przez maila, na dole w opisie też jest mój e-mail. A ja w takim razie już będę kończyć na dzisiaj. Życzę Wam miłych cukiereczków, trzymajcie się ciepło, to do następnego razu, pa! Streszczam się, tutaj chodzi teraz dzisiaj o pompę insulinową. Tak więc jeżeli jesteście ciekawi, to zostańcie... Ła, coś mam w oku. A, chwila. A. Cholera. Teraz pewnie mam wszystko rozmazane. Dobra, tak więc jeżeli jesteście ciekawi, jak to tutaj... Kurde. I tą stronę główną z najważniejszymi informacjami dochodzimy do... I do tej głównej strony z tymi głównymi... Patrz. Co? Podr? Użyt? Nie wiem, co to jest. Tracę głos, bo ostatnio bardzo dużo w pracy gadam. I tak trochę za dużo już chyba tego. Dobra, na przykład ile się ma czasu jeszcze do zużycia całkowicie już... całkowicie całej... No. To jest dobra opcja. Ten bolus przedłużony. Kiedy to jest dobre w sumie? Teraz już nie. Mogę sobie zobaczyć, jakie ja miałam... Co? Że zjadłam jeden wymiennik insulin... Jeden wymiennik... jak? Jeden wymiennik węglowodanowy. Koniec! Na 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 na. Na, na, na. No, no, no. No, na, na. Dobra, to ją.